Drodzy winopijcy, odcinek filmowo-winny, tym razem HBO Max and Chill. Yes, albo cokolwiek innego. Jak to albo cokolwiek innego? Chill, no w sensie albo coś innego niż chill. A, okej, okay, dobra. Bo ty chyba cały czas, ty chyba nie skojarzyłeś w ogóle, o co chodzi Netflix and chill. Ty wiesz, o co chodzi Netflix and chill. Co to znaczy, no, tak? No, o co? Co? Nie, nie. Że najpierw oglądasz Netflixa, a potem robisz takie rzeczy, które tylko dorośli robią ze sobą. To o to chodzi. To nie jest taki chill, okay. Normalny chill, okej? Okay? Że w sensie, nie? Że się chillujesz, nie. Więc, okay. Ja nie wiem, co w przypadku HBO się robi, ale to jest HBO and have a lot of fun, you know? Kolejny odcinek z serii my rekomendujemy, bo jakoś nagle odnaleźliśmy w sobie pasję do filmów i seriali. Wydaje się, że w ogóle jesteśmy świetnymi krytykami, prawdopodobnie jednymi z lepszych w internecie, a szczególnie w tym internecie, w którym teraz jesteśmy. W związku z tym posłuchajcie, mamy dla was rekomendacje, tym razem z platformy HBO Max. Ja mam serial i do serialu wino, a ty masz serial czy film? Ja mam też serial, niestety. Super. Jak niestety? To jest dłuższa przyjemność. Ja nie lubię seriali. Nie lubisz seriali? Nie. Okej. Okay. Ja mam w ogóle w rodzinie scenarzystkę, która pisze scenariusze i szczególnie do seriali. I bardzo często nam opowiada o różnych serialach i to ona mi zawsze rekomenduje, co powinniśmy oglądać. W związku z tym one są takie mocno scenariuszowo oparte, tak bym to określił, nie wiem. Natomiast my seriali z Kasią w ogóle tak średnio lubimy, ze względu na to, że to nam trochę rozwala, wiesz co, cały tydzień zazwyczaj. Bo jak zaczynamy oglądać, to potem się okazuje, że wiesz, się wkręcamy, bo to zazwyczaj jednak są dobre seriale, to zarywamy jedną noc, drugą noc, potem nagle się okazuje, że na nic innego nie mamy czasu, ja nie mogę wyjść biegać, bo kurde chcemy oglądać, wiesz, i tak dalej. Więc wolę filmy, bo one są ograniczone czasowo, emocje trwają 2 godziny, 2,5, nie wiem, półtorej i potem jest. No ale, anyway, w każdym razie serial, o którym ja dzisiaj bym chciał powiedzieć, to jest jeden pewnie z bardziej znanych, ale może nie wszyscy go oglądali i może mają podobne doświadczenie jak ja, a mianowicie White Lotus, czyli Biały Lotus. Dobrze, no ci wszyscy, źle. No wszyscy chyba go już widzieli. Słuchaj, mi rekomendowała moja siostra go ze 6 razy, jeszcze na etapie jak był pierwsza seria. Ja dopiero usiadłem do niego, jak się okazało, jak była już druga seria. Jeżeli nie widzieliście, to w ogóle cała historia jest, właściwie ona się łączy ze sobą i poprzez jedną postać, ale generalnie oba odcinki, czy obie serie są na temat wakacji w konkretnym, określonym miejscu i podczas tych wakacji dzieją się różne ciekawe, nieciekawe rzeczy. Dodam jeszcze tylko bardzo istotny szczegół, a mianowicie są to wakacje amerykańskich turystów, bogatych, dobrze usytuowanych, bez ograniczeń, którzy mogą właściwie robić wszystko i w obu przypadkach są w bardzo ekskluzywnych hotelach lub też resortach, w których pławią się w luksusach i robią różne rozpustne rzeczy. Bo to ten hotel jest istotny, bo to ten hotel się nazywa White Lotus, to jakby to co łączy też, to jest... się nazywa White Lotus, tak? A w drugim... To jest ta sama sieć hoteli. A, no w tak, różnych w sensie, miejscach okay. Na świecie sieć hoteli. Masz rację, ona się tak nazywa oczywiście w tej serii, tak, oczywiście jakby się nazywa White Lotus. Druga część za to o tyle jest ciekawa pod kątem winnym dla mnie, że no jest kręcona w hotelu 5-gwiazdkowym na Sycylii. Na Sycylii się mówi, prawda? Nie w Sycylii, tylko na Sycylii, bo to wyspa. Tak, bo to wyspa. I jest tam również wątek związany z winem, a mianowicie w jednym odcinku, bodajże w 5, nasi bohaterowie wybierają się na zwiedzanie winnic i na próbowanie win, na taką degustację win, która przeradza się bardziej w pijaństwo winne, tak bym może to określił, bo ciężko to nazwać jak degustacją. Jak to często na wakacjach. Niby idziesz tak. Na degustację, ale nie wypluwasz, no. To prawda. No, czy w ogóle nasi bohaterowie w obu seriach konsumują bardzo dużo alkoholu, co wieczór go konsumują w dużych ilościach najróżniejszego, miękkiego, twardego, wszystkiego, co tylko się da. Ale w tym odcinku są odwiedziny w jednej z takich
kultowych winnic chyba, jeżeli chodzi o Sycylię, a mianowicie w Planecie, tak? Czyli u jednych z kultowych producentów Planeta, z którym ja pierwszy raz się spotkałem ładnych kilkanaście lat temu. To jest taki naprawdę bardzo znany producent, który jeżeli chodzi o białe wina, to szczególnie słynie z Chardonnay, tak? Dlatego mówię o Chardonnay, dlaczego? Nie bez przyczyny, ponieważ mnie właśnie cała ta seria, w obu przypadkach, kojarzy bardziej z takim amerykańskim, mocnym amerykańskim winem, aniżeli w tym przypadku akurat z winami sycylijskimi. W związku z tym ja mam tutaj trzy buteleczki przed sobą, które chciałem Wam zdradzić, co to jest. Jedna to jest faktycznie czerwone z Sycylii, którym sobie pomyślałem, że jeżeli byście chcieli, no to możecie wejść w ten klimat sycylijski i podczas oglądania konsumować sobie kolejne różne butelki, na przykład win sycylijskich. Między innymi możecie też z winni Campisi Marcina Oza, bardzo fajne wina, o których wielokrotnie już tutaj mówiliśmy. W ogóle jakby tam ta winnica, konkretnie Planeta, jest w regionie Etna, czyli w okolicach, czy na zboczach tak naprawdę czynnego jeszcze wulkanu Etna. Jak obejrzycie ten serial, to tam troszeczkę jest na ten temat, niedużo, ale podczas tej degustacji coś tam ten osoba prowadząca, nie wiem, czy go nazwać sommelierem, ale opowiada. Ja jednak myślę o tym bardziej jako taki amerykański, hollywoodzki film o bogatych Amerykanach, których stać właściwie na wszystko, i jak oni wyjeżdżają, to mogą robić co chcą, i dlatego też mi się to najbardziej kojarzy z takim beczkowym Chardonnay, muszę powiedzieć. Mm-hmm. W związku z tym ja takie mam skojarzenie, jak zamykam oczy i myślę sobie White Lotus, to myślę sobie beczkowe, tłuste Chardonnay. W związku z tym jakby moja rekomendacja by była taka, żeby iść tym tropem jednak i próbować sobie z każdym odcinkiem próbować na przykład innego Chardonnay w innej odsłonie. Okay. Ja przyniosłem akurat dwa różne tutaj. Jedno to jest nasze ukochana Emiliana. Czyli Chile. Chile, które wielokrotnie się pojawiała, bardzo beczkowe, ale też dosyć takie, nie nazwę tego podstawowym winem, ale dostępne przynajmniej cenowo. Z drugiej strony mamy Burgundię, którą uwielbiam, już oczywiście dużo wyższe ceny, ale ja preferuję Burgundię, nie ma co się dziwić, dużo bardziej jest taka wyrafinowana i ta beczka jest lepiej ułożona, jak dla mnie. A to jest super pomysł w ogóle, Tomek, to co powiedziałeś, żeby na przykład cały sezon White Lotusa, do każdego odcinka, tylko wtedy nie możecie obejrzeć całego sezonu w jeden wieczór, okej? Okay? Ale do każdego odcinka jakby otwierać inną butelkę Chardonnay, robić sobie notatki, na przykład zacząć od jakiegoś prostego Chardonnay, wiesz, supermarketu, i na koniec sobie na ostatni odcinek sprawić sobie taką przyjemność, taką radość i otworzyć takiego naprawdę porządnego Burgunda, albo na przedostatni odcinek porządnego Burgunda, na ostatni odcinek jakieś kalifornijskie, takie pełne Chardonnay. To jest fajny pomysł w ogóle. Piękne kalifornijskie, na przykład tak jak tam często u nas się pojawiało Lioko, albo tego Paolo Lato, jaki on Chardonnay robi. Dokładnie. Jeżeli chodzi o twoją z kolei propozycję czerwonego wina z Etny, to przy okazji przypomniało mi się, że nigdy nie zrobiliśmy odcinka o Nerello Mascalese i Nerello Cappuccio, czyli dwóch najważniejszych odmianach 90% Etny. Nerello Mascalese, tak, więc jakby musimy do tego kiedyś wrócić. Tak, więc to też jest fajne, według mnie fajna rekomendacja dla naszych widzów. Przy okazji nowy szczep, którego być może nie znacie. Super. Natomiast w ogóle niewiele powiedziałem jeszcze na temat samego serialu, a mianowicie jest on bardzo ciekawy, wciągający, przewrotny, natomiast jak się go ogląda, to ma się takie trochę poczucie, że jest o niczym właściwie, bo to trochę tak historia po prostu przeplatana różnych osób, które są w tym samym miejscu i każda ma inne jakieś tam sytuacje i problemy, więc taki typowy, bym powiedział, serial, po czym jest w którymś momencie jakiś tam twist, nagle się coś dzieje i pod koniec ostatnie dwa odcinki są już takie naprawdę thrillerowate trochę i nie możemy się doczekać do tego, jaki będzie koniec, a koniec znowu jest super banalny i taki... Tomek! Dobra, ja nie będę teraz opowiadała o tym serialu, ale bym opowiedziała o nim zupełnie inaczej niż ty. No jak to? Ale diametralnie inaczej niż ty bym opowiedziała o tym serialu. Ale to nie jest moja rekomendacja, więc się nie wtrącam, ale zupełnie inaczej bym o tym serialu opowiedziała. Nic nie powiem, bo jestem załamana teraz. Załamana. Fantastyczne są zakończenia, zwłaszcza w drugim sezonie. Tylko tyle powiem. Tylko tyle.
Oraz to nie jest film, w którym ma się wrażenie, że jest o niczym. Każdy odcinek jest napakowany, te postacie są fantastyczne, świetnie zarysowane charaktery, no. Znowu satyra na społeczeństwo. Nie no, w ogóle Tomek. Nie, ale o postacie, też... to jest jakby, dlaczego on mnie wciąga, cały ten serial w obu przypadkach, to głównie przez postacie. To jak są dobrani aktorzy do tych postaci, to jest, ogląda się to trochę jakby się oglądało dokument. Ja sobie naprawdę, ja to widziałem siedząc i oglądając, widziałem tych turystów w tych hotelach, w których ja byłem, może nie pięciogwiazdkowych, ale dokładnie te same osoby. Ja je po prostu tam widziałem, widziałem jak się zachowywały, widziałem tych turystów jadących na te wycieczki i to wszystko to tam było. I na tej wynajmujące tą wespę koniecznie, dlatego że muszą po prostu w tych Włoszech na tej wespie się przejechać i tak dalej. Więc jakby postacie są... To jest super w ogóle, to jest niesamowite, bo to jest super serial, no ja go polecam, ale dałem wam moją opinię też, tak trochę jakby byłem pewnymi rzeczami zawiedziony, no i tyle, no zobaczymy co wy powiecie, mam nadzieję, że napiszecie też w komentarzach, jeżeli widzieliście, czy ze mną zgadzacie, czy z Izą bardziej, albo może macie zupełnie inną opinię, to nam napiszcie. I ja polecam serial, który z kolei jestem przekonana, że większość z was nie widziała. Czy możesz przestać szurać butelkami, Tomeczku? Tomek! Już, nie szuraj. Dobra. Ja wam polecę z kolei serial, który jestem pewna, że większość z was nie widziała i będzie dla was odkryciem. Również dlatego, że surprise, surprise, to nie jest w ogóle amerykański serial, tylko polecam, uważaj Tomek, serial niemiecki, więc ogląda się to trochę trudniej, jak się nie zna niemieckiego, a jednak większość z nas nie zna niemieckiego, bo naprawdę trzeba jednak patrzeć na napisy, więc trzeba się trochę bardziej skupiać. Jest to absolutnie niesamowity niemiecki serial z fantastycznym tłem historycznym, obłędną muzyką, świetnym aktorstwem, chociaż wiesz, to nie jest tak łatwo jak z filmami amerykańskimi, gdzie znasz tych aktorów, więc od razu łatwiej jest ci ich oglądać. Tutaj masz nowych aktorów, nowe twarze, ale są naprawdę świetni po prostu. Nie. W Niemczech jest 5 aktorów, więc oni zawsze ci sami są. Nie? Tu się zdziwisz, ponieważ to tutaj tak masz jak nieznanych. Francji. We Francji jest zawsze 5 tych samych. To prawda, ale tutaj są aktorzy, których ja w ogóle nie kojarzyłam, plus naprawdę skomplikowane historie. Są 3 sezony, a serial nazywa się Babylon Berlin. Babylon Berlin. Jak to? To przecież chyba wszyscy go oglądali. Ja go nie oglądałem akurat, ale wszyscy mi opowiadają o tym serialu, że super jest podobno. No. No to super, że akurat masz wśród osób, wśród swoich znajomych ludzi tak wyrafinowanych, że oglądają niemiecki serial Babylon Berlin, bo uważam, że jest naprawdę wyrafinowaną rozrywką. Każda postać jest tutaj naprawdę dobrze narysowana, charakterystyczna, inna, ma co grać, rozumiesz? One od siebie się różnią, one żyją swoim własnym życiem. Przez wszystkie sezony de facto widzimy prawie wszystkie postaci, oczywiście poza tymi, które umarły gdzieś tam po drodze, ale tak naprawdę główne postacie, jest ich bardzo dużo. Tam jest taki cały kalejdoskop postaci i one się pojawiają we wszystkich sezonach. Nie zawsze kamera jest jakby sfokusowana na nich, tylko wiesz, czasem jedna postać jest ważniejsza, czasem inna. Okay. Naprawdę to jest jak taki kalejdoskop. Co mi też przypomina, że właśnie na Netflixie pojawił się serial Kalejdoskop, na który bardzo czekałam, o takim, wiesz, serial, który ma być takim super fajnym serialem w stylu Ocean's Eleven, napad na bank i tak dalej, ale został napisany przez scenarzystę o tak małym rozumku, że po prostu czuję się urażona od pierwszego odcinka brakiem inteligencji scenarzysty i dlatego to porównuję z Babylon Berlin, ponieważ tu z kolei naprawdę widzisz, że ktoś zadbał o wszystko, w ogóle scenografia, ubrania, muzyka rozwala po prostu mózg, tło historyczne, jesteśmy w Niemczech w międzywojniu, widzimy rozwój NSDAP, wiesz, jakby z jednej strony jesteśmy po pierwszej wojnie światowej, z drugiej strony idziemy w stronę drugiej wojny światowej, a tak naprawdę w tym wszystkim mamy po prostu serial kryminalny z takimi tajemniczymi różnymi jakimiś sprawami, które musi rozwiązać nasz komisarz Rat i jego koleżanka, która z nikogo staje się również pracownicą policji. Bardzo w ogóle ciekawa jest to historia. Serial jest, jak powiedziałam, na HBO Max. 4 sezony, zaczął się w 2017. I mamy tutaj wszystko. Mamy morderstwa, mamy walki gangów, mafię, mamy jakąś tajemnicę i przede wszystkim mamy też przecudownie pokazane codzienne życie w Berlinie lat 20. Ten film jest tak bardzo przekonujący, że przysięgam ci, Tomek,
że wielokrotnie miałam wrażenie i mówiłam to mojemu mężowi, że mam wrażenie, że czuję smród tych zawilgotniałych mieszkań i odchodów szczurzych w nocnych klubach i że czuję zapach tych nocnych klubów, tego potu i wiesz, i dymu papierosowego. No fajnie, ten film jest super, to jest tak naprawdę. Tak zrobiony, że wszystko czujesz, wiesz? I teraz, może ty byłaś w jakimś kinie, słuchaj, takim, wiesz, 7D tak zwanym. Nie, we własnym mieszkaniu, we własnym domu, może to niezbyt dobrze świadczy. Dobrze, ja z kolei sobie łyknę z wami. O Jezu, no tak, no. Więc, znaczy, mogłabym do tego niemieckiego serialu oczywiście polecić niemieckie wino, ale polecam wino austriackie. Dlaczego? Dlatego, że ja już o tym mówiłam kiedyś i też mówiłam o tym chyba w moim podcaście, jak kiedyś Caroline Mauer, czyli Master of Wine niemiecka, powiedziała mi zdanie, które bardzo, bardzo lubię, że Austriakom udało się wmówić wszystkim, że Hitler był Niemcem, a Niemcom udało się wmówić wszystkim, że afera glikolowa była austriacka. Także... To jest niezła historia. W związku z tym nalewam sobie odrobineczkę austriackiego wina, które uważam, że świetnie pasuje do tego serialu, od naszego, mojego i twojego chyba ulubionego producenta Schloss Gobelsburg. I wino jest ze szczepu Zweigelt. Okay. Czekaj, o, proszę bardzo. Zweigelt, o którym również, i to jest fajne, że w dzisiejszym odcinku tobie się udało powiedzieć o szczepach, o których jeszcze nie mówiliśmy. I ja również otworzyłam wino ze szczepu Zweigelt, o którym nie zrobiliśmy odcinka. Szczep Zweigelt nazywa się tak na cześć człowieka, który stworzył ten szczep, bo to jest mieszanka dwóch szczepów, Blaufränkischer i St. Laurenta. St. Laurent, czyli po polsku Święty Wawrzyniec. I te dwa szczepy zostały skrzyżowane przez doktora Zweigelta i powstał właśnie fantastyczny szczep Zweigelt, który ja uwielbiam, mam tu rocznik 2018, był trochę w beczce i to nie jest pełna butelka, przyznam, ponieważ wczoraj sobie otworzyłam i prawie całą wypiliśmy. Zweigelt ma absolutnie przepiękny kolor, od Blaufränkischer z kolei Zweigelt często ma taką, taką przyprawowość. Ten mój Zweigelt z 2018 roku, otwarty wczoraj, jest bardzo pikantny. Ma trochę jeżyn, taki fioletowy kolor i przede wszystkim dzisiaj ma też trochę w sobie takiego mentolu, takiego eukaliptusa. Trochę beczki, bo był trzymany w beczkach, ma już teraz 5 lat. Absolutnie przepiękne wino, bardzo wam je polecam. Jest importowane do Polski, więc można je kupić w Polsce. A ja jeszcze tylko ci powiem, Tomek, że ponieważ bardzo dużo miłych rzeczy zawsze mówimy o Schloss Gobelsburg, to Schloss Gobelsburg właśnie mi wysłał do Portugalii 12 ładnych buteleczek. Słuchaj, no jest plan u nas, żeby w Portugalii się pojawić, być może w tym roku w wakacje również, więc jeżeli byśmy byli, no to myślę, że chętnie do was wpadniemy, zawitamy i może coś otworzymy sobie razem. Tak, i możemy wtedy pojechać do Vinuvert. O, dobrze. Dobra. Kochani, jeżeli widzieliście albo Babylon Berlin, albo White Lotus, napiszcie, co o nich myśleliście, czy się z nami zgadzacie, czy nie. Jak wyobrażacie sobie najlepszy dobór wina lub też innego alkoholu do tych seriali. My chętnie o tym usłyszymy, łapki w górę, czy też kciuki w górę, jeżeli tylko wam się podobało. I proszę, szerujcie nasze odcinki, przekazujcie dalej, mówcie światu, że jesteśmy i że nas oglądacie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli chcecie więcej odcinków filmowych, to napiszcie w komentarzach. Pijcie odpowiedzialnie i do zobaczenia. Do środy. Pa.